musi to być. Dzień dobry, dzień dobry. W dzisiejszym odcinku zabieram was na Słowację, a dokładnie do Kalnicy, gdzie odbywa się Silver Event FMB, więc naprawdę, naprawdę gruba impreza, gdzie ja oraz Natalia startujemy. Startujemy w slopestyle oczywiście. No a teraz na dzień dobry, chwilę przed treningami pokażę wam, jak wygląda tor. Jeszcze w jakieś bagno wdepnąłem. Zaczniemy od końca, od ostatniej hopy na samym dole. 64 stopnie, pewnie ze 3 metry wysokości. No generalnie jest mega wykręcona wyrzutnia, która kręci się do samego końca. No i do tego mamy mega strome lądowanie. Na co dzień jest tutaj poduszka na tej hopie, a pod event ją likwidują, wystramiają lądowanie, więc jest taki 8 czy 9 metrowy spajnik. Kolejnym elementem trasy jest przelotówka. Przelotówka, która nie jest mała, jest bardzo długa, a pochwalę wam się, że wczoraj miałem okazję na niej przywalić ogromną japę. Przyhaczyłem o krawędź lądowania, wystrzelił nim przez kierownicę, nic przyjemnego, ale się nie poddaje, lecimy dalej. Tutaj ogromna, ogromna banda. Tam gigantyczny drop. Tu widać jego rozmiar. Natalia tam wpełza na końcówkę dropika. No jest naprawdę wysoko. Mega strome lądowanie, ale najgorsze w tym dropie jest to, że trzeba po nim hamować na przelotówkę, którą przed chwilą wam pokazywałem. I właśnie to hamowanie mnie wczoraj zgubiło, bo co to znaczy troszkę przyhamuj? No moje troszkę okazało się troszkę za duże, no i dlatego był pan japa grany, ale nie zrażamy się, idziemy do przeszkody kolejnej, czyli quarter. Na dwa strome bęki, które są troszkę za bardzo cofnięte, bo się bardzo łatwo jest flatować ten quarter, jak się go lata jak klasyczny quarter, trzeba się przyzwyczaić i troszkę go spłaszczać. I po nim sobie ciśniemy na tego dropka, jest tutaj taka chwila oddechu. Tutaj mamy hopkę, która na nagraniach wygląda na bardzo małą, w rzeczywistości tak nie jest, bo troszkę oszukuje to, bo półka ma z 2 metry długości. Podobnie jest z tą tutaj. Od tej strony widać doskonale jej rozmiar, od góry patrząc się wydaje naprawdę malutka, a mała nie jest. Jadamy się do początku trasy, gdzie przed hopką, którą przed chwilą widzieliście, mamy bandę, z której musimy wyciskać calutką prędkość. Tuż przed bandą mamy Bonner Loga. Jest chyba najbardziej charakterystyczną przeszkodą w bike parku, bo miękko to tutaj się nie ląduje, wręcz przeciwnie, dobija przeokrutnie, ale chłopaki walą niesamowite triszki z niego, więc też trzeba będzie się zmotywować i coś z niego przywalić. A sam początek trasy to jest taki milimetrowy dropek, na który najeżdżamy zerową prędkością, później na bonerka też trzeba lekko przyhamować. Generalnie na tej trasie się bardzo dużo hamuje, są tutaj dziwne prędkości, jest to bardzo charakterystyczny tor slopestyle'owy i właśnie dlatego tutaj jestem, bo to jest odcinek z morałem, ale o tym morale może później. Na samym dole bike parku są fajnie wygiziane hopeczki, które mega zachęcają do jazdy, ale z dwóch powodów teraz ich nie będę jeździł. Powód numer jeden to jest to, że i robi się mega gorąco, więc nie będę marnował na to sił. Po drugie, nie ma czasu, bo trzeba iść trenować. A gdzie panią podwieźć? Ochraniacze. No, wyobraźcie sobie, że suszyły nam się ochraniacze na dachu samochodu. Ja swoje wsadziłem do auta. A Natalia co? No ja zapomniałam swoich wsadzić. No i teraz ich szukamy. Są wszystkie. No to idziemy trenować. Widzowie, sytuacja wygląda następująco. Dość, że jest mega gorąco, to wieje wiatr. Chłopaki tam sobie zrobili sesję quarter, bo ciężko trenować w wietrze. Ale najgorsze w tym wszystkim jest to, że ja w ogóle nie mam przetrenowanego dołu trasy, a bez tego no to nic tutaj ciekawego nie będzie. To hamowanie do zera. Raczej tu będzie front lip. Na tej hopce raczej będzie froncik grany. Tu sesja quarter. No wieje okrutnie. Żartów tutaj nie ma i nie powinno wiać, kiedy ja chcę trenować. O, a tam na pump tracku właśnie oddaje przejazd Natalia Budner. No musimy pamiętać o tym, że nie zawsze wszystko jest tak kolorowo i czasami trzeba wyjść ze swojej strefy komfortu. Wieje wiatr, więc poczekam na jakieś małe okienko. No i przeatakuję tą dolną sekcję. No bo co zrobię innego? Aj, za bardzo, znowu za bardzo by było. No jest kawał lotu tam, proszę państwa. Ale to hamowanie, najgorsze to hamowanie. Ogólnie to mamy dzisiaj półfinały, to znaczy ja mam półfinały, bo Natalia ma jutro finały, bo kobietek jest na tyle mało, że nie trzeba tam robić eliminacji, że tak powiem.
I to jest właśnie jazda w wietrze. Raz za szybko, raz za wolno. No nie da się, proszę Państwa, jeździć slopestyle lub w wietrze. No generalnie to nie ma teraz treningu, wszyscy poszli gdzieś chillować, ale jestem tutaj z Natalią, bo Natalia chce sobie przywalić flipa na tej pierwszej hopie z kickerem, więc niech sobie przywali. Stąd będą sędziować event generalnie. Punkt do sędziowania jest fest dobry, bo widać każdą przeszkodę, bez wyjątków. I Natalia już ciśnie, nagrywamy elegancko. Pyk! I siedzi idealnie. No i mamy to! Czajcie, że nie nagrałem tego telefonem i Natalia musi powtarzać? No utrwali sobie. I flipa Natalia ma, a my teraz ciśniemy na meeting i się dowiemy, co z dzisiejszymi półfinałami, bo nie wiem, czy wam mówiłem, ale dzisiaj miały być półfinały, jutro finały, ale nie było treningu, więc nie wiem, jak to będzie. Zgodnie z dodającą się storką, 6 godzin w ochraniaczach to wystarczająco dużo w oczekiwaniu na to, aż przestanie wiać wiatr, więc mam do was pytanie. Czy takie te gluty wyciskane, one mają tak źle smakować, czy ten jest po prostu zepsuty? Teraz teścik będzie tego czegoś. Słabe. Toczymy się do góry, choć prawdę mówiąc nie mam pojęcia po co, bo cały czas wieje, nie zapowiada się, aby przestało. Półfinały nam przenieśli na jutro rano i też nie wiem, jak to będzie, jak do tej pory nic się nie udało potrenować. Nie no, luz, drzewka prawie nie wieją, kamaszki stabilnie, także spokojnie Natalia, można jeździć. Wysyłamy. Zmiana obuwia z dirtowego na mniej dirtowe. No dzisiaj już ostatecznie i definitywnie nie będziemy trenować, nie będziemy jeździć, ale za to pooglądamy Weebofa. Natalia, pokaż. Widzowie, drugą szansę to coś dostanie, bo w białej czekoladzie. Pewnie będzie lepsze niż z smakiem. Miał być Weebof, widzowie, ale chyba skoki wzwyż będą tutaj nad tyczką, albo raczej nad barierką. Polska reprezentacja, mamy Antka, mamy Piotrka, Piotrek ustawili ci już skoki wzwyż, tak jak chciałeś. Tak, żebym nie mógł skakać. Tak, widzowie, Piotrek już testował tutaj loty na barierkę, z tym, że nie była na górze, a na lądowaniu, ale generalnie już przymiarki były. Tam jest Antek, tam jest Kraja, a tu jest Andrzej, pierwszy z Polaków. W ściganiu się samochodem, co prawda robiłem jako balast, a wygrał Andrzej Wrzosek. Mamy na Slovakian Ringu w Pucharze Europy drugie miejsce. No i Andek, pięknie, Weebof, pięknie, wszystko pięknie, ale idę po spodnie, bo się zrobiło zimno i nie nagrywałem wam Weebofa, bo byłem daleko. Aha, a batonik też słaby, ale lepszy. Jeszcze test hot doga za 5 euro. Taki sobie. I to by było tyle na dzisiaj, widzimy się jutro. Chwilę po 7 rano. Jedziemy odbyć próbę treningu. Właściwie to idziemy podjąć próbę odbycia treningu, a nie odwrotnie, to raz. Dwa, to jest już po 8, a nie po 7. A trzy, to nie uwierzycie, widzowie, ale w dalszym ciągu wieje wiatr. Wygląda, wieje wiatr, czekamy na starcie i czekamy na okno pogodowe, co kilka minut da się ruszyć, bo przestaje fukać cych przodem. Tu lepiej z trójką niż bez, przelot. No ale pierwsza część linii to pół biedy. Druga część w ogóle nie była trenowana. Cyk. Poleciał ziomal, ale tam rękaw pokazuje, że fuka na przelotówce w twarz, ale... Okej, i to dwoma kołami na półę. No właśnie, rękaw pokazuje, że wieje w twarz, czyli na dropie idealnie w bok. Zjeżdżamy na dół na meeting, bo wieje i wiać na razie nie przestaje, nie da się latać w dolnej sekcji. Górnej zresztą też nie. We're gonna start the finals at 3. Dlaczego jest orczyk, a ja pcham rower? Bo mi wypadła kanapka po drodze. A co do meetingu, to nie będzie półfinałów. Wszyscy polecimy w super finale, jak przestanie wiać wiatr. Błagi. Prawdopodobnie jeszcze nigdy tyle nie stałem na speedboxie, czekając, aż przestanie wiać. No hit to jest jakiś. Wciąż wieje. Barem. Wow.
No i co? No i tutaj trzeba, mimo że wieje, trzeba coś potrenować na dole. Chyba lepiej, lepiej nie będzie, to jedziemy to. Wow! Dohamowanie. O! Prędkość do flipa. Cyk. Ta opaska jest? Vipowska? Dobra, to jedziemy w dwójkę. Dawaj. Jedziemy z Antonim. Nie róbcie tego w domu, ani na wyciągu orczykowym, bo to męczy. A jakieś jest sztuczki zrobione? No, taka baza kontrolna. Dobra, dobra, to miłych jazdek. Na razie. No, mój przystanek, proszę państwa. Cyk, mało. Tutaj elegancko. No, trzy będą. Oj, 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 tak być nie może. Każdy orze jak może. Otóż to, Jakubie. O, nawet dobrze sobie to spróbowałem teraz jeszcze w treningach, żeby buby potem nie było. O, woda z nieba, polewanie toru, czyli pora chyba jechać na dół. Zawiało na przelotówce tak pysk, że nie było szans wlecieć ostatniej hopy, bo przyklinowałem przelotówkę i to był chyba mój ostatni skok treningowy. To był ostatni przejazd treningowy. Wcześniej jadą dziewczyny. Pierwszy przejazd to myślę, że tak bezpiecznie sobie pociśniemy, no a drugi to jeszcze pomyślę. Natalia pojedzie jako pierwsza i kolejna rzecz to przez to, że ciągle się tutaj zmieniają te wiatry, to mam możliwość tam w połowie przejazdu przed dużym dropem się zatrzymać i poczekać ewentualnie jak przestanie wiać. No bo inaczej by się to w ogóle nie odbyło, także ten przejazd się będzie składał z dwóch części, chyba że będzie ok warun, więc wtedy można cisnąć wiadomo do końca na buzację. No to jedziemy po swoje. Poleciała po swoje. Jest boner i teraz salto, tam ma być grane salto. Pyk! No i mamy salto. Jeszcze druga hopa. I pojechała drugą hopę, nagło też zawróciła. Natalia dalej toru nie jedzie, powiedziała, że nie będzie walczyła z tym dropem, bo nie latała nigdy takich dużych dropów. Bezpieczeństwo przede wszystkim. Zadowolona? Flip się troszeczkę przekręciłam, ale spoko, bo poszło. No generalnie na sztuczki to dziewczyny wyjaśniasz. Nic nie pozostało innego jak polatać w jeden większe hopy, żeby do końca jeździć. Tak, no będę musiała to jeszcze przećwiczyć. No i pięknie. No generalnie teraz niespecjalnie patrzę, co tam chłopaki robią, bo ja mam swój przejazd, ja wiem, co mam zrobić, więc pojadę swoje i tyle. Jedziemy. Ale po przelotówce gdzieś tam mi się smyła noga, więc panicznie dałem korbę tego flipa do case'a, no ale pojechałem, nie podparłem, także tragedii nie ma. No i teraz ten klasyczny dylemat, kiedy save run w sumie jakiś tam jest, czy robić trójkę z dropa, czy nie robić trójkę z dropa. No, niestety myślałem, że coś się uda na tych zawodach więcej potrenować i parę rzeczy miałem tutaj przygotowanych pod ten kontestik, no ale jest jak jest, trzeba się dostosować do sytuacji, no i coś tam poprawimy, dorzucimy, ale coś tam leży, ale tak, żeby sobie do końca dojechać. Właśnie popełniam ogromny błąd, bo idę robić to, czego robić nie miałem, czyli oglądać przejazdy i to tak, żeby widzieć dropa. No, no i pierwszy przejazd, który zobaczyłem, to trójka z tego ogromnego dropa. Flip, no uchen na koniec. No trójka z tego dropa to jakaś popieprzona opcja jest. No ale też całkiem normalny to nie jestem. Dobra, już nie patrzę na nic więcej, bo zaczynam mieć dziwne pomysły, zmieniać plany, buzować baniami, zaczyna... Nunu.
Natalia podsnęła drugi przejazd, proszę Państwa, idealnie salto na pierwszej hopie znowu i elegancki no-handzik na drugiej, także pięknie, tak jak mówiłem, brakowałoby tylko, żeby dojeżdżała do końca, a ja zrobiłem właśnie ankietę na Instagramie, czyli ankietę dla Was, która w sumie decyduje o moim kolejnym przejeździe. No i nic, poszło spoko. Zadowolona? No, zrobiłam co chciałam. No i to najważniejsze. Idealnie. No musi to być. Ale no się nie ogarnąłem tam. Pięknie, zajebiście. Widzowie, zaschło mi w gębie przeokrutnie, ale chciałem powiedzieć, że ja jestem mega, mega, mega spełniony na tym evencie. Wyszedłem ze swojej strefy komfortu, dostałem w pierwszy dzień kontestowego lepa na pysk i po to właśnie tutaj przyjechałem. Także, wyniki nie są ważne, zobaczymy potem, jak to tam wyszło punktacyjnie, ale to jest nieistotne. Ja się jaram i muszę się napić. I ujasna praca, nie uwierzę, że ten paralel jest cały, będziemy smerali, że se... Miejscowo punktacyjnie, jakby się ktoś interesował, jak to wygląda, to jest przejazd na 8 miejsce, ale to totalnie nie ma znaczenia, bo ja nie przyjechałem tutaj wygrywać zawodów, ja tutaj przyjechałem wygrać coś innego, wygrać walkę sam ze sobą, zaznać tego kontestowego vibe'u, przypomnieć sobie, jak to jest, że na zawodach nie zawsze jest idealnie, nie zawsze jest cudownie, trzeba wyjść ze swojej strefy komfortu i to mam i to jest najważniejsze. Jaram się, bo jak najbardziej czuję się usatysfakcjonowany, a że mówiłem wcześniej, że to ma być odcinek z morałem, no to jeśli myślisz, że umiesz jeździć, no to przyjedź na takie zawody jak właśnie taki slopestyle w Kalnicy albo jakiekolwiek inne na twoim poziomie, no i sprawdź, czy aby na pewno.